Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj bardzo dużo dzieci jest, bardzo się cieszę z tego powodu. Pozwoliłam sobie zaprosić grupę teatralną właściwie po sąsiedzku. Grupa teatralna działa już 8 lat, a ja dopiero niedawno się o tym dowiedziałam. Byłam tam jakieś 3 tygodnie temu, bardzo mi się podobali, dlatego też pozwoliłam sobie ich zaprosić tutaj do nas. Grupę teatralną prowadzi tutaj Wasz kiedyś były wikary, a dzisiaj ksiądz proboszcz Naroka. Proszę się tutaj okazać. Jest to opowieść o małym księciu, który mieszkał na planecie niewiele większej od siebie i bardzo chciał mieć przyjaciela. Ale zacznijmy od początku. 20 lat temu, gdy musiałem przymusowo lądować na Saharze, coś zepsuło się w silniku. Krzesło kilka kroków i można oglądać zachód słońca tyle razy, ile się zechce. Pewnego razu oglądałem zachód słońca 43 razy. Wiesz, gdy jeśli smutno, bardzo kocha się zachody słońca. Od wówczas, gdy oglądałeś je 43 razy, byłeś aż tak bardzo smutny. Zachodź. Popatrzmy. Posuwał się naprzód, tym będę szczęśliwszy. Poznam cenę szczęścia,
a jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować. Potrzebny jest obrządek. Co to jest obrządek? Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych. Pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi na przykład mają swój rytuał. Wydaje mi się, że przykrywa proszę swoją różę i pilnie strzeże baranka. I wtedy wszystkie gwiazdy śmieją się pogodnie. Żebyście jeszcze wiele takich spektakli przygotowali i mogli u nas wystąpić. Dziękujemy Wam bardzo. A te kwiaty to jest wyraz wdzięczności dla Was, dlatego że robicie to po prostu dla przyjemności, a nie dla pieniędzy. Dziękujemy Pani Teresie za zaproszenie i Państwu za tak miłe nas przyjęcie. Nie będę ukrywał tego, że dla mnie to też jest takie sentymentalna podróż, bo wiele lat minęło, kiedy tutaj pracowałem wśród Was i tutaj też przychodziłem razem z młodzieżą, z liceum. Tutaj przecież odbywały się jasełka i inne rzeczy, które młodzież przygotowywała. A dzisiaj miałem okazję przyjechać do Was z Naroka z całkiem innym pokoleniem młodzieży, ale które udowadnia, że w każdym pokoleniu są wspaniali młodzi ludzie. I to jest ten wielki dar, który musimy na co dzień docenić. Drodzy Państwo, jak Pani Teresa wspomniała, w Naroku Teatr istnieje już ponad 8 lat. Wystawialiśmy różne sztuki, kilka sztuk Mrożka, Wiktora i Gonęznicy, Czerwony, Kieślowskiego, no i wiele innych, ale w końcu sięgnęliśmy też do takiej rzeczy, która dla młodszego pokolenia tutaj będącego jest bajką, dla nas, ludzi dorosłych, no to jest szukanie. Szukanie tego, czego w życiu szukamy. Wartości, szczęścia, a czasami okazuje się, że koniecznie jest, trzeba przejść drogę i odnaleźć to, co czasami jest blisko nas. Drodzy Państwo, przed Państwem nasi artyści. Za obsługę, za dźwięk odpowiada Jan Krauser. Wspaniały bankier i róża Joanna Krause. Latarnik Piotr Lison. Geograf Roxana Ociąg. Próżny oraz człowiek mający problemy z alkoholem Rajon Sopra. Róża Jessica Glombek. Mały książę Filip Bałcz. No jak Państwo zauważyli, zrobiliśmy taką rzecz, że pilota tego, który jest na pustyni, to jest jedna postać, a pilot, który wspomina po latach,
kiedy już jest takim dorosłym, dojrzałym człowiekiem, to jest druga postać, więc tym, który jest na pustyni, Michał Grałski. A tym, który z perspektywy czasu wspomina, to Mateusz Bałcz. Państwo przyznają, że wcielić się w los czy w życie człowieka to jest pewna trudność, ale wcielić się w życie zwierzęcia to jest dopiero trudność. Słyszeliśmy tu różne wersje dzieci, które powiadały, były królik i zając, ale to nie jest ani królik, ani zając, to jest lis, drodzy Państwo. To jest lis. Nikola Majewski. Prężnimi wcieliła się Marysia Halicka. Jedna z róż Dominika Halicka. I władca król Patryk Walecki. Serdecznie dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony wieczór i zapraszamy do Naroka, drodzy Państwo, takich rzeczy jak dzisiaj w Naroku się dzień więcej.